Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. A teraz zapraszamy pana Zbigniewa Polaka, który nam opowie o pracach archeologicznych prowadzonych w latach 2013-2014 na przedwojennej parceli Świętojerska 40 Wałowa 2 w związku z poszukiwaniami archiwum Bundu. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Wziąłem sobie ściągawkę na wszelki wypadek, bo już troszkę czasu minęło. Prawdę mówiąc, wolę tak. Teren, o którym będziemy mówili, to jest ulica dzisiejsza Wałowa, to jest ulica Świętojerska. Ulica Świętojerska powstała jeszcze w średniowieczu w związku z terenami należącymi do kanonów regularnych działających przy kościele Świętego Jerzego. Te tereny były podzielone na działki wynajmowane mieszczanom. Powstała tam jurydyka świętojerska, no i taka początkowo polna ulica. Krzyżowała się ściekiem wodnym, rzeczką nazywaną niegdyś Bełczącą, później Nalewką, wzdłuż której zapewne poprowadzono wały. Zarówno przebieg tych rzeczek, jak i wałów, ich konstrukcja tak naprawdę, mimo istniejącej literatury, nie do końca są pewne. Z czasem zaczęła powstawać zabudowa trochę bardziej regularna, ale jeszcze na planie z 1808 roku. Akurat ten nas najbardziej interesujący narożnik jest zupełnie pusty. Zmieniło się to wszystko po roku 1824, kiedy na ten teren przesiedlono Żydów ze Śródmieścia. No i miejsce zaczęło tętnić życiem, ponieważ stało się to rzeczywiście, ulice zostały zabudowane. Powstała masa różnych mniejszych, większych zakładów produkcyjnych, no i powstała masa sklepów. Zaczęła to być dzielnica produkcyjno-handlowa. Tu widzimy plan z 1897 roku. I ten nas najbardziej interesujący budynek. Plan kolejny, na którym widać rzecz istotną, czyli pierwszą fazę zabudowy i plan przebudowy, rozbudowy, dodania tylnych traktów zarówno do budynku leżącego przy ulicy Wałowej. Tu akurat jest Wałowa, ona często też była w tym czasie nazywana Wołową, i ulica Świętojerska od południa. Tak to wyglądało przed wojną. Przyzwoita, piętrowa kamienica z dużą ilością zakładów od podwórza, wewnątrz. W momencie, kiedy powstało getto warszawskie, ten teren został do niego włączony. W końcowej fazie, kiedy funkcjonowały już tylko rejony produkujące dla Niemców, był to teren szczotkarzy. Kiedy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta, natrafili na opór, więc po prostu ze wszystkich stron ten rejon podpalili, a po zgnieceniu ostatecznym powstania w getcie przystąpiono do rozbiórek i to jest tutaj ich efekt. Zamieniło się to w pustynię gruzu tak naprawdę, bez nawet wyraźniejszych śladów niegdysiejszej zabudowy. I ten moment stał się powodem do prowadzenia badań, ponieważ pan Paweł Wyspiński, pracownik Muzeum Warszawy, w rozmowach z pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego dowiedział się, że istnieje szansa, iż na terenie kamienicy tej narożnej Świętojerska 40 w
zdaniem Marka Delmana zostało ukryte archiwum Bundu. Ponieważ akurat prowadzono w tym czasie rewitalizację Ogrodu Krasińskich, była okazja, żeby przeprowadzić badanie. Muzeum Warszawy zorganizowało nawet takie ogólnodostępne spotkanie, mające na celu przedyskutowanie tych wszystkich spraw. Była obecna Martyna Milewska, która wcześniej z Markiem Edelmanem prowadziła poszukiwania archiwum na terenie obecnej ambasady chińskiej, zwróciła uwagę na strasznie silne zniszczenie tej całej zabudowy i na stosunkowo niewielkie szanse odnalezienia czegokolwiek. Niemniej w dyskusji przeważyło zdanie, że jednak warto się takich prac podjąć. Po wojnie nawet przebieg ulic został zmieniony. W związku z tym ta parcela Wałowa 40, Świętojerska 40, Wałowa 2, znalazła się na terenie Ogrodu Krasińskich, który to ogród zresztą po wojnie chyba dwukrotnie został powiększony, z obu stron został poszerzony. I tak wygląda ten teren przed podjęciem jakichkolwiek prac. Warszawskie przedsiębiorstwo geodezyjne podjęło się wytyczenia w terenie miejsca, w którym znajdowała się kamienica Świętojerska 40. Zakołkowali nam te punkty szczególne w terenie, żeby można było podjąć pracę. Trochę cała organizacja trwała oczywiście, w związku z tym przystąpiliśmy do badań późną jesienią. Założenia były takie, że odgruzowujemy ciężkim sprzętem do poziomu posadzek, oczywiście pod nadzorem stałym archeologa. Robimy dokumentację i zrywamy posadzki. Zakładaliśmy, że jeżeli coś jest ukryte, to raczej właśnie zostało zakopane pod tymi posadzkami. Jak Państwo widzą, stopień zniszczenia jest bardzo duży. Ściana od ulicy Świętojerskiej po lewej stronie została momentami rozebrana łącznie z fundamentem. Zachowała się stosunkowo słabo. Tam u góry ściana zewnętrzna wzdłuż ulicy Wałowej. Miejscami lepiej, miejscami równie słabo. Widać tutaj ten podział na pierwotną część i ten drugi trakt dobudowany w drugiej fazie, który był trochę płytszy, wyraźnie się różnił. Inne ujęcie tego samego od strony zachodniej. Już po pewnych rozbiórkach przez nas przeprowadzonych musieliśmy się dostać do niektórych miejsc. Szczególnie ten narożne pomieszczenie, gdzie były jakieś zbiorniki przemysłowe przed wojną zapewne używane, później zarzucone śmieciami i pod tymi posadzkami w paru miejscach znaleźliśmy rzeczy najstarsze. To jeszcze jedno ujęcie bardziej na północ. Też praktycznie mury porozbierane niemalże do poziomu posadzek przedwojennych. Rzeczy najstarsze. W jednym miejscu, wkopane chyba jeszcze przed budową kamienicy, sypisko, gdzie znaleźliśmy elementy ubiorów, wyposażenia policji rosyjskiej. No i gro rzeczy to w zasypiskach piwnic. Takie przedmioty często osobiste, bardzo użytkowe, codziennego użytku. To, co było powodem podjęcia tych wszystkich badań, czyli poszukiwanie dokumentów, w dwóch wypadkach znaleźliśmy takie zespoły papierów, po prostu wrzucone w te zasypiska gruzowe. W jednym przypadku pod posadzką zakopana była puszka z dokumentami. Baliśmy się nawet wyjmować zawilgocone, to było w słabym stanie, jak widać książeczka PKO między innymi. Wszystkie dokumenty papierowe oddawaliśmy na zasadzie porozumienia wcześniejszego do Żydowskiego Instytutu Historycznego, który podjął się ich konserwacji i opracowania. W jednym miejscu po zerwaniu posadzki betonowej znaleźliśmy zakopane radio marki Philips.
w innym miejscu taki schowek, wkopany pod fundament muru i idący pod wylewkę betonową w sąsiednim pomieszczeniu, oszalowany drewnem. I pomieszczenie, które no, chyba najbardziej takie dramatyczne było w swojej wymowie, gdzie najwyraźniej mieszkańcy do ostatnich chwil bytowali i uciekali, kiedy już się to wszystko zaczęło palić, porzucając nawet naczynia z jedzeniem i tutaj taka wysuszona, przepalona bułka jakaś. Były też szczątki ludzkie, w jednym tylko wypadku w układzie anatomicznym. Reszta była przemieszana i wrzucona do tych dołów, pojemników razem ze śmieciami, najwyraźniej w czasie rozbiórek. To, co znajdowano, nikt się nie przejmował tymi ludzkimi szczątkami. Zgłosiliśmy oczywiście na policję i zgłosiliśmy do urzędu rabina. Pan Aleksander Schwarz przybył i później odbierał z prokuratury te szczątki, także my niewiele mieliśmy do czynienia z nimi poza zebraniem ich. Jak powiedziałem, funkcjonowała tam ogromna ilość przeróżnych zakładów, między innymi zakład produkujący nowoczesne żyrandole, sporo zakładów kapeluszniczych. W związku z tym znajdowaliśmy też sporo wyposażenia i maszyn. To, co udawało się jakoś tam powiązać z poszczególnymi pomieszczeniami, obiektami, to oczywiście zbieraliśmy, inwentaryzowaliśmy, natomiast w tych warstwach silnie przemieszanych była też masa takiego wyposażenia, z którym mieliśmy kłopot, ponieważ uznaliśmy, że jednak ma to wartość historyczną i sentymentalną. 19 grudnia w Muzeum Warszawy zorganizowano spotkanie przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Żydów Polskich i konserwatora stołecznego, żeby podjąć jakieś decyzje, co dalej z tymi przedmiotami robić. Na razie gromadziliśmy je obok wykopu. Na miejscu nikt się nie pofatygował, żeby to zobaczyć, natomiast była jedna reakcja natychmiastowa. Żydowski Instytut Historyczny wystosował pismo, że udostępnia powierzchnię magazynową ze skutkiem natychmiastowym. No ale to był koniec grudnia, 22 grudnia zamknęliśmy ten teren. Właściwie badania były zakończone, nie dokończyliśmy zasypywania wykopu. No i 31 grudnia do stołecznego konserwatora zabytków przyszła skarga. Proszę. 31 grudnia wystosowana została skarga, tu jak Państwo mogą przeczytać, o porzucenie zabytków na hałdzie, tych właśnie, o których dyskutowaliśmy. Było tam więcej ciekawych sformułowań, nie chciałem Państwa zanudzać, mi tylko mały fragment. Sprawdziłem też ten Władysława Szengela, on zginął dwie kamienice dalej, nie wiem dlaczego akurat przy tej przypomniano o nim, zginął w bunkrze na trzecim piętrze, nie wiem jak miałem znaleźć ślady bunkra w piwnicy w takim układzie. W każdym razie ciekawe też było, że nie poszło do żadnych autorytetów moralnych to pismo, ani naukowych, tylko do 55 dziennikarzy bądź redakcji różnych. W każdym razie ugięliśmy się pod presją, zorganizowaliśmy transport 3 stycznia, zabraliśmy te przedmioty z Ogrodu Krasińskich. Zupełnie przypadkiem zapewne zjawiła się ekipa telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, działacze SNAP-u. No i robiliśmy swoje, zawieźliśmy nasze materiały do Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie okazało się, że powierzchnia magazynowa to jest właśnie to. Był piątek, 15. Jakoś sobie poradziliśmy z całą resztą, poza tymi 6 przedmiotami tam zostawionymi.
Natomiast konsekwencja tego nagrania telewizyjnego dalsza była, ponieważ pan Karol Kasif, chyba z Barcelony, gdzie uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przysłał pismo do prokuratury. Ono jest lepsze, jeszcze lepsze niż skarga. Tam są fajne kawałki o pani, która była prowodyrem tej bandy rabującej zabytki, która wyraźnie lepiej ubrana, zasłaniała się parasolką przed kamerą. Tu pani szefowa Stowarzyszenia Starożytników, które brało z nami udział, najwyraźniej była tą lepiej ubraną osobą. Ja też tam byłem na miejscu, ale jakoś... No w każdym razie, dobrze się skończyło, ponieważ prokuratura sprawę umorzyła. Natomiast dalszą konsekwencją było kolejne pismo, ponieważ to były poszukiwania w tym pierwszym etapie, w związku z tym nie musieliśmy do konserwatora zgłaszać, kto będzie przechowywał te zabytki. Niemniej konserwator chciał mieć sprawę uporządkowaną, zwrócił się z tym do Żichu. Przedstawił też dwie listy. Ja zrobiłem listę zabytków, tego co uważam za zabytki, co było w inwentarzu, i listę przedmiotów znalezionych w warstwach zasypiskowych, co do których miałem wątpliwości, czy to są zabytki archeologiczne. Niewątpliwie mogły być zabytkami, ale na pewno nie archeologicznymi. Te dwie listy przedstawiliśmy do Żichu i Żych odpowiedział, że dla nich zabytkami są tylko te rzeczy, które i dla nas zabytkami były. Czyli cała sprawa z skargą i doniesieniem do prokuratury nie dotyczyła w gruncie rzeczy zabytków. Rok później zmieniliśmy formułę. Płot, żadnych gości, badania archeologiczne, nie poszukiwania. Stopień zniszczenia bardzo duży. Część ściany, jak mówię, też łącznie z fundamentami rozebrana. Nie było sensacji tym razem, żadnych papierów, nie było szkieletów. Były dwie takie kryjówki drewniane wkopane pod fundamenty, które wcześniej zostały najwyraźniej już oczyszczone, nie było w nich nic. Były natomiast takie ciekawostki, jak te wyrzucone przed rozbudową budynku formy do kapeluszy chyba. Tam było kilka zakładów kapeluszniczych, także jest to pewna ciekawostka. Stopień przebadania parceli. Musieliśmy zostawić część podwórza, ponieważ rosły drzewa. Z drzewami już wcześniej było inne doniesienie do prokuratury, jeśli chodzi o rewitalizację Ogrodu Krasińskich, więc woleliśmy nie ryzykować. Tak przedstawia się plan, tak w porównaniu z tym, co znamy z Lindleya. I wydawało się, że jest fajnie. Ale nie jest, ponieważ pojawił się poseł Armand Cyfiński, który wystosował najpierw na blogu swoim zamieścił artykuł sześciostronicowy, w którym jestem jako jedyny wymieniony z imienia nazwiska przestępca, który wyłudza od państwa pieniądze, ponieważ tych badań w ogóle nie powinno być. Ponieważ jak państwo widzicie, dziedzictwo archeologiczne to minione epoki, a okres II wojny światowej to dla niego nie jest miniona epoka. W związku z tym, jak słyszałem, poseł Ryfiński dzisiaj jest już taksówkarzem. Pani Ola nadal nie wykonuje dokumentacji, ale na szczęście robi to dobrze. Ja zacząłem badania archeologiczne w 1972 roku. Rok 2014 był ostatnim, kiedy siedziałem w terenie. Mam wrażenie, że lepiej jest jednak krytykować innych, niż narażać się samemu na krytykę. Dziękuję.